Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka! Hejka! Oczywiście gramy w Motor Town Behind the Wheel i była duża aktualizacja! Ogólnie kwestia jest taka, że wczoraj była aktualizacja w Motor Town i dodali raz, przede wszystkim, że jest tor wyścigowy, offroadowy już zrobiony, już działa, ale go dzisiaj nie pokazujemy. Dzisiaj pokażemy wam nową pracę, skuter, otwartą burgerownię właśnie. No. Oraz wsiadaj. Teraz zepsuty ten, te BMW trochę zepsute jest ogólnie. Właśnie nie widzę. Przejmuj się. Pokażę wam również salon samochodowy, którym będą, że tak powiem, rzekomo będą nowe samochody już niedługo. Tam będą trafiały najnowsze fury do kupienia oczywiście, więc będzie chyba dość blisko. Okej. Okay. Ciekawa sprawa. Tak, także zmierzamy, słuchajcie, do downtown, czyli właściwie miasta, które też dosłownie niedawno powstało. Znaczy rozbudowało się bardziej. Rozbudowało się, tak. Bo to było, wcześniej był plac budowy jeden wielki, teraz to jest częściowo miasteczko, częściowo jeszcze plac budowy. Mhm. Ale najpierw pojedziemy sobie, słuchaj, do salonu samochodowego, który stoi właśnie tutaj. A, patrz. To duże. Tak, to jest salon samochodowy, stoi. To nie jest jakiś tam zwykły, nie wiem, sprzedawczyk jakiś. Tylko taki. Konkret już, nie? Dobra, czekaj, zaparkuję sobie tutaj ładnie auto. I patrz, to są te wszystkie luksusowe. No, i w ogóle auto się kręci, patrz tutaj na tym, na wystawce. Nie. Mnie się kręciło, jak podszedłaś, to dopiero się opuściło. A, to czekaj. Widzisz? Zobacz. No już wystarczy. A. Okej. Okay. I on się kręci, podchodzisz. Kręci się. I się spuszcza. Taka sytuacja. Fajne. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, co my tu mamy. Tu jest ten, że tak powiem, salon samochodowy. Dali tu limuzynę za 120 tysięcy. Już ją kupiliśmy w ostatnim odcinku. Wszystkie auta masz. Jest ten Porsche Spyder za 50 tysięcy, jest Lambo za 300 tysięcy i w końcu BMW nie stoi pod śmietnikiem w jakiejś elektrowni, tylko jest za 65 tysięcy dostępny tutaj elegancko w salonie. Tu jest jakiś punch. Można z nim rozmawiać? Poczekaj. Nie, nie można z nim rozmawiać. Jest warsztat. Proszę? Jest warsztat jeszcze. Warsztat tam jest? Tylko, wiesz, wizualny, nie? Czekaj, to zobaczyć. No, dosłownie tak jak jest w salonach. Ale nie, faktycznie otwiera się tutaj ten, więc prawdopodobnie jak kupisz auto, to pewnie się tutaj pojawisz czy coś. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale wygląda na to, że tutaj będzie możliwość też chyba tuningu, tak sobie zakładam. Podnośnik tu masz. A to co to jest? To jest podnośnik do auta. No, tak. Ja, racja, faktycznie. Można tu wejść? Można tu wejść, chyba zobaczymy. Dobra. No okej, okay, takie biuro mechanika, można powiedzieć, no nie? Mhm. Dobra, okej, okay, no to co, to lecimy, czekaj, jeszcze zobaczymy, bo tam jeszcze u góry jakieś coś jest w tym salonie. Później pojedziemy sobie na burgera i później przy okazji będziemy zarabiali jako dostawca burgerów, żarełka. Okej, czyli to jest taka poczekalnia. Fajnie to wygląda. Patrz, fajne, patrz, Joszelka, chodź sobie siądź. Co tak biegasz? Dobra, to poczekamy. No. Poczekamy, aż ktoś nas obsłuży. Aż nam składę naprawią. Dosłownie, dobra. Tutaj jakiś pokoik, czyli rozumiem, że tutaj dla gości podpisywać kontrakty, umowy, no wchodź. A tutaj biuro prezesa chyba. No, chyba a, czy, tak. Patrz, on ma CB radio w ogóle chyba, mi się wydaje. To jest CB radio, moi drodzy, nie? Chyba. Takie ale jakby. Tu mają niszczarkę, to się liczy. No niszczarka, ale to patrz, tutaj CB radio jest. O, nie, właśnie, ale czekaj. Jak ja wskoczę? No niszczarka tak. I maszyna do pisania? Co jest maszyna? To jest fax. Fax? Jeruna. To wyglądało na maszynę do pisania. Co jest maszyna do pisania, wiesz? No. Nie, bo zastanawiałem się, gdzie jest... Coś mi nie pasiło po prostu. Dobra, chodź. Chodź już, bo normalnie tutaj dziwne rzeczy odwalasz normalnie. Ale telefon tu jest normalnie. No. Ogólnie ja Joszelkę mam trochę wyciszoną jeszcze w słuchawkach. Tak, bo nie lubimy słyszeć, więc po prostu jeszcze ciszy. Gdzieś tam trochę mi dzwoni w uszach, ale dzięki temu, że mam słuchawki, to mogę mówić głośniej, bo zagłuszam swój głos. No ale Joszelka mi się drze, więc muszę, że no, tak powiem... No przepraszam, no. Muszę, że tak powiem, mieć przyciszoną ją cały czas. To kiedy nam naprawią Skodę? Nie mam żadnego pojęcia, na razie wszystko jest jeszcze, że tak powiem... Wszystko jest jeszcze na razie w serwisie, sprawdzane ile, co, nie, jak no, tutaj w ogóle. Byliśmy, tu mieli nam naprawić. A, że tu? Tak, tutaj. No nie, no to nie do końca, no ale okej. Okay. No Jezu, chłopie, no co on robi?
jestem. Co za łeb, normalnie i do tyłu, i do przodu. Hopie, weź się stąd. A tu w ogóle kierowca autobusu pod prąd jedzie. A co tu się stało? Ciężarówka pod prąd, a policja tutaj stoi sobie z boku i mówi: a proszę was. Co się stało w ogóle? Nie mam żadnego pojęcia, jakiś wypadek tutaj musiał być czy coś. O, patrz, tu w ogóle, patrz po lewej. Patrz, jest skuter do kupienia. Jest skuter za 2000. Jest skuter do kupienia za 2000. Ale pokaż. Wiesz co, ja biorę. Ja biorę skuter, taki skuterek. O, powodzenia. Czemu? No dobra, czekaj, bo, daj, bo ja tutaj informacje o pojeździe. Mogę go pożyczyć? Skuter, drugi? 10 koni, komfort 1. W ogóle tutaj, jeżeli chodzi o napęd i ten, to tak trochę no na grubo. Okej, okay. Dobra, słuchajcie, to zróbmy tak. Kupujemy, sprawdzimy, czy można stuningować to, ewentualnie w jaki sposób. I bierzemy się do roboty, no bo nie będę wypożyczał przez skutera, że tak powiem, do pracy, skoro mogę go kupić. Okej, okay, dobra, kupiłem w takim razie skuter. Joszerka, to wsiadaj, pojedziemy do salonu tuningu, zobaczymy do warsztatu. O, tak jest, bo tu we dwójkę można jeździć, także trzymam je tam za te szmaty z tyłu, żebyś nie spadła. Trzymam cię za bluzę z parówą. Co? No za bluzę z parówą cię trzymam, bo masz P na klacie. Nie, TP to jest prezes, mówiłem ci, tłumaczyłem już. Prezes, parówa, Paweł. Joszelka, prezes, Pyta. Paweł, mówiłem ci. Prezes, parówa, Paweł. Dobra. Dobra, zdanie słuchajcie, jedziemy do salonu, do warsztatu w sumie najpierw. Zobaczymy, jakie są możliwości tuningu tego skuterka. A następnie pojedziemy sobie na burgera i przy okazji może zrobimy, dorobimy sobie na dostarczaniu jedzonka z tej firmy Burger coś tam, nie? No byłoby fajnie. Jak się nazywa ta firma? Burger? Jak to było? Coś tam. Burger. A, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, czy możemy, bo to jest car tuning. W ogóle, no, nie wiem, zwróciłeś uwagę, ale mechanik tu stoi. To pojawił się, no. Wcześniej mechaników nie było po prostu w warsztacie. Okej, okay, mogę tuningować. Malowanie. Możemy zmieniać kolor. Tutaj to jest karoseria numer 1. Karoseria numer 2 to jest podłoga. Okej. Okay. Okej. Okay. Plus jeszcze wnętrze. No to najlepiej chyba na czarno sobie zostawić, czy coś takiego. Lub body, biało. Body 3. Co to jest body 3? Okej, okay, tu jest front, z przodu, jak widać, można zmieniać, okej. Okay. I siedzenia również można zmieniać. Dobra, na razie wycofam. Zobaczmy części, układ napędowy, chłodnica. Można zamontować tutaj dużą chłodnicę. Kompletnie nie wiem, jakim cudem. Co znaczy duża chłodnica? Gdzie tu chłodnica w ogóle jest? Nie znam no się na skuterach. Siedzeniem. Nie znam się kompletnie na skuterach. Wlot powietrza, krótki dolot, długi dolot. W skuterze jest dolot powietrza jakiś? O co chodzi? Jeszcze no. Słyszę. Nie wiedziałem. Dobra, silnik. Można zamontować. Okej. Okay. Powiem tak, tuning jest bardzo tani. Skuter 15 koni, 2000. Proszę bardzo, kupi, zainstaluj. Bierzemy w takim razie silnik 15-konny. Wlot powietrza bierzemy w takim razie krótki dolot, myślę, żeby zwiększyć po prostu ilość koni. Okej. Okay. Ciekawe jestem, kiedy będą ścigacze. W ogóle to jest pierwszy motocykl w tej grze. Więc taka sytuacja. Turbosprężarka niby jest, ale nie ma możliwości. Skrzynia biegów jest tylko jedna. Przełożenia to można sobie zmieniać. Okej. Okay. No i tą chłodnicę zostawimy podstawową, bo ona jest lżejsza, więc nie ma co kombinować. Zawieszenie. Dystans? W jaki sposób? To? Ja tu się nic nie zmienia. W ogóle nie wiem dlaczego, ale zobaczcie, że jest możliwość zmiany dystansu. Ale tu się nic nie zmienia kompletnie, więc... To pewnie jeszcze jest niedopracowane. Tak samo zestaw kątowy. Do czemu? Do czego ma służyć? Tak! Wysokość zawieszenia można zwiększyć, okej. Okay. Amortyzator i tak dalej, okej. Okay. Dobra, opony. Tylko jedna opona jest do wyboru, nie ma innej. Koła. Też można tylko mieć tą jedną felgę, więcej nie można. Aerodynamika. Totalnie zero nic. I na ostatnim skrzynia. Patrz! Skrzyneczka! Ja normalnie mogę mieć własną... No tak, bo tu gdzieś trzeba mieć, trzymać, gdzieś trzeba trzymać, że tak powiem, ten, nie? Ale dalej mogę tu siedzieć. Za stówkę. No to biorę, dawaj, bo gdzie mogli pracować w tym momencie jako dostawca czegoś tam. Burgerów, no. Cukierków, tak, dokładnie. Burgerów. Dobra, czekajcie, to może wybierzmy jakiś kolor wspólnie, co? Jaki był fajny ten, co wybrałeś na początek. Jeszcze raz? Na początek wybrałeś fajne kolory, zielone z białym. A ja to przypadkowo robiłem. No, ale fajnie to wyglądało. Czyli mówisz taki zielonkawy bardziej jakiś? No.
Czekaj, taki zieleń, taki. O, taki zieleń. O. Dobra. Białym. I tutaj było, że tutaj biel, tak? Tak. Nie, no ja tutaj bym czarny prawie, że zostawił. Ciemne, takie szare, wiesz? Jednak, bo tutaj jest element taki, jaki jest. Z przodu body to jest białe. Mhm. I to faktycznie te białe, myślę, że nawet jest ok. Ok. Siedzenia. Siedzenia bym zrobił może bardziej takie właśnie, o, w stylu taki jakiś brąz, coś tego typu. Takie bardziej realistyczne. Ty zawsze siedzenie robisz w brązie, nie wiem. Bo skóra, brąz, pewnie. Ale w samochodzie tego nie chciałeś. O, zobacz, patrz, elegancko, no nie? No, no. No, no, dobra. Tylko ta karoseria, ta zielona, to ja bym dał jednak bardziej na niebieski. Ja uwielbiam niebieski strasznie. Dobra, niech ci będzie. Więc ja bym zrobił sobie taki bardziej niebieskawy ten skuterek. Mhm. Albo taki, o, fiolet, patrz, normalnie. Trochę twitchowo, ale nie kiczowo, tylko twitchowo, jakby ktoś ten, tak, okej. Okay. Pod mój skuterek. Tak, dokładnie, pod Joszelkę, żeby się zgubiła. Joszelka się zgubi w tym momencie, tak. Zlewasz mi się. Tak się zlałeś. Patrzcie na ten, w ogóle na Joszelkę i na motocykl. Joszelka się ulała na motocykl. Ty się ulałeś i zlałeś. Zaraz ty się zlejesz, jak ja ten pojadę pod prąd prosto na jakimś, nie wiem, coś tam. No, poproszę. Na ciężarówkę albo, nie wiem, tu nie masz autobus takiej albo coś wypadnę tam. Proszę? Tu nie masz takiej fizyki, żebym miała wypaść. A właśnie, ciekawe, czy można spaść. Sprawdzimy to? Nie, dziękuję. Dobra, słuchajcie, jedziemy w takim razie teraz do tego... Do mhm. Super. Ej, przewróciłem nas. Ej, ale czat! Ale... Można to podnieść? Poczekaj. O! Jeszcze autobus nas potrącił. No i... No nie da się. Joszelka, ale weź ty wstań. Z okay tego. Dawaj na siedzenie. X-em. Naprawiłaś? Joszelka! Czemu ty wystrzeliłaś w ogóle? Zrobiłam polowanie do najbliższej drogi, mnie wystrzeliło. Ja cię kręcę, dobra. No dawaj, weź ten, bo ja chcę... O, czekaj. Siedzenie, dobra. Przewróciłem się, poczekaj. O, teraz. Ale zobacz, to się samo postawiło. Wystarczyło przejść z siedzenia pasażera na siedzenie tego i automatycznie motocykl sam sobie stanął. Sam się postawił. Dokładnie. Szkoda, że tutaj nie można podnieść koła. To byśmy mogli robić dzikie sztunty. Dzikie sztunty? To ja? Nie ta gra. No właśnie mówię, ale jakby tu można było podnieść coś, to już byłoby super. Dobra, słuchajcie, podjeżdżamy. Burger Joint pewnie. Okej, okay. I tu mamy też skuterek, więc Joszelka, tu możesz chyba pożyczyć ten skuterek, tak, po prostu. Ale zanim to pojedziemy, to słuchaj, patrz, tutaj takie rzeczy się dzieją. Zobaczmy tutaj, jak wygląda ta miejscowa. Tutaj w ogóle jest, zobacz, żarełko. Chodź, Joszelka, patrz, zostawili żarcie. Dobra, jemy. Czekaj, patrz. Patrz, myszką w górę i dół. Normalnie. Dobra, wchodzę do środka. O, ty łobuzie, dobra. Otwarłaś drzwi, otwarłaś. Uwaga, ślisko. Tak. Chodźmy do kibla. Wymagana maseczka. Tutaj zamknięte jest. No to ja dla niepełnosprawnych idę. Dla niepełnosprawnych jest otwarte, okej. Okay. Dla facetów jest uchylone, więc w ogóle wszędzie dużo żarcia leży. No bo wszyscy sprzątają. Wszyscy uciekli. W ogóle nie sprzątają. Tu jest w ogóle dla personelu tylko. Ja jak można podejść, odbierz dostawę, chodź. Pa, pa, pa. A. Odbierz dostawę, poczekaj. Ten pierwszy, 32 sekundy? A, okej, okay, tylko jedna osoba. Nie, czegoś takiego nie widzę. Mam 700 metrów, dwa pierwsze, 500, 400, 600. 700 metrów, dobra, bierz. W ogóle lewituje przede mną ta paczuszka teraz. Ej, tu jest czasówka, minuta 45! Interakcja. Miejsce na towary, okej. Okay. Taś, upuść. Dobra, okej, okay, siedzenie. Nie, to tutaj! Dobra, szybko musimy dostarczyć, bo jest ograniczenie czasowe. Zwykle jest tam, nie wiem, ileś czasu na dostarczenie... Na mapie też to się wyświetla. Tego. Wyświetla się, że ilość metrów i czasówka tam. Tak, faktycznie, u góry jest informacja. Okej. Okay. Dobra. O matko, można driftować? Minutę. Co? Okej, okay, na ręcznie można zatrzymać się praktycznie w miejscu. Jak pojedziesz bokiem. Ale ja nie chcę jechać bokiem. No ale tu miałem ostry zakręt, musiałem to zrobić. Nie. Nie miałem innego wyjścia. Nie.
Dobra, ciśniemy. 50 sekund. 300 metrów. Ej, ale to jest tak na, dosłownie na ten. Co to sekundy chyba zrobione? Czy ja wiem? 40 sekund to mam. Dobra, czekaj. Jeszcze czekaj. Napiwek dostałam. O. Czekaj, tu na skróty chyba przejadę. Pewnie. 500 napiwku dostałam jeszcze dodatkowo. 30 sekund. Gdzie to jest? Weź ten ciężarówkę! Łobuj się jeden! Okej, dostałem, tak, 400 na piwku. Ile dostałaś? No, łącznie 500. Znaczy, 286 plus 400. 700 coś. Okej, dobra, spoko. To co, jedziemy po kolejne zlecenie? Mhm. No, jak powiem ci, takie 800 za kurs. No, to nawet, kurczę, trzeba by to przeliczyć tak naprawdę. Trzeba by to przeliczyć, jak to wygląda na przykład z ciężarówką. Na ciężarówce się dostaje za jeden kurs, ale co prawda znacznie dłuższy. Jakieś tam, w moim przypadku, między 7 a 8 tysięcy. Aczkolwiek to jest kurs, który trwa tam no, z kilkanaście minut, nie? Mhm. W jedną stronę. W drugą stronę też się, że tak powiem, dostaje kasę od razu. A tutaj takiej kasy nie dostajemy, więc no, zobaczymy. Znaczy, dobra. Najbardziej ciekawi mnie to, że dał mi napiwek trzy razy większy niż zamówienie. No bo tak to wygląda, wiesz, w rzeczywistości. Tak powinno tak, być. Tak. Mhm. Dobra, wypłata 295, dawaj burger. A być może, wiesz co, może być tak, że po prostu miejsce na towary, okej. Być może jeszcze jest tak, że im szybciej dojedziesz, tym szybciej, tym więcej hajsu dostaniesz. No nie? No. Może tak być. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy pójść na rekord. Zobaczymy. No i co mi się przewracasz? Ha, joszelka się stoczyła. Joszelka się toczy. No i skuterek mi się cały czas przewraca i nie mogę go ustawić prosto. No to weź tam siąść na siedzenie, a później przeskocz X-em na tego, na jedź. A jak nie, to przeskocz dwa razy, jeszcze raz X-em na siedzenie, jedź i powinien ci stanąć. W sensie motocykl na koła. Interakcja, czekaj. Nie mogę tego wrzucić tu. Jak to? O, teraz dopiero. Jaszelka, ja wiem, że to jest nowe. Ale podstawowa prawa fizyki to każdy musi znać. I taka jest. No ale to nie wszystko działa tak jak powinno. Ej, czekaj, gdzie tu jest? Który to ziomek? Tutaj. Dobra. Czekajcie, bo kurier chyba. Dobra, słuchajcie, był listonosz. A teraz lecimy w takim razie do burgerowni. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Znaczy więc... ten. Powiem ci jeszcze jedną fajną rzecz. Tak? Jeżeli... Nawet nie wiem, ile zarobiłem, no nie? Pobiegłem od razu otworzyć drzwi. Jeżeli zawieziesz, pomimo, wiesz, przekroczenia czasu, nie masz na minusie ani żadnego, nic się nie spada, to po prostu na piwku nie dostajesz. Aha, okej. Okay. Po prostu... Patrz, Joszelka, mam 15-konny silniczek i cię właśnie wyprzedzam! Żebyś się wywrócił. A żebyś ty w ogóle się wywróciła, wiesz? No. No, żebyś się wywrócił. A spokojnie, stanąłem z powrotem na wysokości zadania. Co się ryjesz, łobuzie? Nie ryj się. Oj, nie, no nie. Co mi zrobiła, łobuziara? Jako... Nie, no bez jaj, ty łobuzie jeden. Znaj mój ból. Ja ci dam ból, normalnie. Cały potłuczony jestem przez ciebie. Normalnie, co za łobuz. Także, czekaj. A, przewrócił się motocykl. Skuter. No, niestety. No tak to jest, jak, że tak powiem. Dobra, to jest wyścig teraz. Najdroższe. Zabrałaś mi to, o ty gałganie, jeden, normalnie, jeden, ty. Przewróciłaś mi motorek. Nie mogę wsiąść do pojazdu? Jak to? Czekaj, o. Dobra. Co się dzieje? Masz to samo, co ja wcześniej miałam. Przestań normalnie mi tutaj. O. O. No co jest z tym motocyklem?
On upada, sam z siebie po prostu ja bierze. Ja poprzednio miałam to samo. Bierze i się przewraca po prostu. Przestań. Chopie, co za koleś. No bez ja nie mogę zapakować tego żarcia do tego, nie? Czekaj, muszę to chyba zaparkować tutaj. O, tak, tutaj zaparkuję o tego. No, teraz mi się nie przewrócił, bo jest oparty. Miejsce na towary, super. Ma podparcie. Jedź, o. No i 50 sekund. No już nie ma opcji, że się wyrobię. Zdążysz, nawet z dużym limitem czasu jeszcze. O, rany. Dobra. Słuchajcie, po prostu, no faktycznie, motocykle to jest zupełna nowość w tej grze. Więc nie wiem, czy jakoś to nie zrobię, że nie będzie się przewracał. Czy nie, coś. Jak się przewraca, to jest bardzo realistycznie. No tak, no ale to na to wychodzi, że trzeba po prostu motocykl postawić pod słupkiem, żeby ci się nie przewrócił, no nie? Trzeba oprzeć go o coś. Dokładnie. Więc to w sumie jest realistyczne, tylko z drugiej strony powinna być też nóżka jakaś czy coś. A może ta nóżka jest. Czekajcie, zobaczmy. Serwis, zamknij tutaj pasażer. Nie. Okej, myślałem, że po prostu pod tabulatorem masz w razie czego menu całego pojazdu. No. Okej, mam 200 metrów. Dostałam tych monetek. No. Okej, i chyba niestety, że tak powiem, nie zrobię to na czas. Ale dostarczam bezpośrednio tutaj do Eda Sheerana pod na stacji benzynowej. I dostałem tylko wyłącznie 285, faktycznie, okej. Ale słuchaj, najlepsze jest teraz to. No. Że zobacz, do czego to zalicza. To zalicza pracę do transportu ciężarowego. Widziałaś ten znacznik? To chciałam zobaczyć, gdzie wysiadłam. Także to jest doświadczenie na skuterku w transporcie ciężarowym, dostarczając ładunki. Okej, okay. No tak, bo skuter jest dość ciężki, a w szczególności jak Joszelka na niego siądzie. Więc tym symbolicznym akcentem, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dajcie znać, jak wam się podoba aktualizacja. Dla mnie spoko, fajna opcja. To co, Joszelka, kończymy? No, wydaje mi się, że pewnie, że tak. Chyba. Także tym symbolicznym kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Pa pa! A ja idę się nażyć teraz. Tylko nie czuwa, bo to jest mój... No nie, no Joszel... Ej, fajnie! To był dziki stuncior! Okej. Okay. Joszelka się wyglebiła, a ja pojechałem dalej. Haha. Wielkie dzięki, że zostałeś do końca. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to możesz go obczaić właśnie tutaj. Wystarczy kliknąć.